Cześć, na imię mam Łukasz Kursiara. Jestem byłym żołnierzem 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa, 6 Batalionu Logistycznego. Byłem żołnierzem zawodowym przez 8 lat. Zdarzył się wypadek w moim życiu, taki dość nieplanowany, nieoczekiwany. 4 lata temu pojechałem na wakacje, chciałem odpocząć i zrobiłem nieudany skok do wody. Nieudany skok do wody, który pokrzyżował moje szyki, plany na życie. Złamałem kręgosłup na odcinku szyjnym. Jest to wysoki uraz, uraz kręgosłupa na odcinku C5, który spowodował u mnie niedowład czterokończynowy. Także od tego czasu, od tych 4 lat walczę o swoją sprawność. W chwili obecnej jestem reprezentantem Polski w boksie na wózkach i również jestem współzałożycielem i członkiem zarządu Dragon Kraków Paraboxing, czyli jest to boks na wózkach, jest to stowarzyszenie wspierające osoby po urazie rdzenia kręgowego, no i w sumie nie tylko, tak? Zajmujemy się boksem na wózkach. Generalnie celem naszego stowarzyszenia jest rozpowszechnienie tego sportu, a zarazem troszeczkę zmienienie stereotypu osób niepełnosprawnych, tak? Można zapytać, ale po co ten boks na wózkach? Przecież to jest takie brutalne odkładanie się po pięściach. My tak do tego nie podchodzimy. My podchodzimy do tego stricte sportowo. Dla nas jest to pewna forma rehabilitacji, dlatego ja po sobie widzę, po swoim przykładzie, że przynosi to naprawdę duży pozytywny efekt. Boksu nie trzeba naprawdę dużo, tak? Trzeba troszeczkę zapału. Więc ja uważam osobiście, że jeżeli coś bodźcujemy, tak, a przy udarze, tutaj jest problem neurologiczny, no to jest duża szansa na poprawę. Od tego czasu, gdy aktywnie uprawiam boks na wózkach, no na pewno jestem bardziej sprawny, tak. Zwiększyła mi się przede wszystkim wytrzymałość. Takim dodatkowym aspektem, bardzo istotnym, to jest to, że stałem się bardziej taki otwarty, bardziej taki odważny człowiek się staje. No też widzę po naszych beneficjentach, po naszych osobach, które przychodzą, że zaczynają, nie boją się, po prostu nie boją się wyjść z domu, tylko po prostu stają się jednak tą częścią społeczeństwa, co wydaje mi się, że jest bardzo istotne w dzisiejszym czasie. Jest też pięknego, ja osobiście uważam, że nie należy szufladkować czegoś, trzeba coś spróbować, żeby się wypowiedzieć, dlatego też serdecznie zachęcam osoby niepełnosprawne do tego, aby spróbowały boksu, przyszły na salkę. Do tego nie trzeba dużo, tak? A poza tym, oprócz tego, że przyjdą, wyżyją się w pewien sposób, będą mogły spędzić czas z innymi osobami, tak? No to też jest taki drugi aspekt tego. Ja też byłem w bardzo ciężkiej sytuacji, tak jak mówiłem, złamałem kręgosłup wysoko, czyli tutaj w szyi, więc ja byłem całkowicie sparaliżowany, ręce, nogi, nic mi nie pracowało, więc wiem, z czym te osoby się mierzą, jakie to jest trudne. Ale niestety, w życiu nie ma drogi na skróty, życie nie jest łatwe, życie nie jest usłane różami, ale musimy walczyć. Musimy walczyć o ten każdy dzień, bo to życie bezpowrotnie przemija, więc musimy robić naprawdę wszystko, żeby być szczęśliwi i korzystać jak najwięcej z tego życia.